Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy w tej chwili w Permecie, znaczy nie w Permecie, to się nazywa Benie. Benie to są gorące źródła koło miejscowości Permet, wysoko w górach. No i co? No i idziemy na gorące źródła, które są darmowe. Jak są darmowe, to znaczy, że są fajne. A tak na poważnie, no jest tutaj olbrzymi parking, niestety zostawiliśmy auto troszkę wcześniej, bo... Mieliśmy takie obawy odnośnie wjeżdżania tutaj, bo to podłoże jest dosyć takie gliniaste. No, a terenówką jakbyśmy byli, no to byśmy na pewno dali radę, ale... Terenówką czy nawet, wiesz, zwykłym SUV-em, nie? Tak. Ale osobówką to wolę się tutaj nie kopać. No, jedzie Skoda, nie, to jest Dacia, tak? Duster. Mhm. Zobaczymy, jak głęboko będzie brodził. Może jednak się skuszę. Zresztą myślę, że gdyby coś, to nawet na pewno ktoś by tu pomógł. Ale sam tak z siebie to trochę boję się ryzykować. Zobaczmy, jak to się odbędzie. No, że metra też jest taka wysoka. Na luzie. Wiecie co? Ta Dacia nas zachęciła, bo w ogóle nie brodził jakby, tylko po prostu przejechał, czyli ewidentnie musi być tam twarde dno, więc no trudno, ryzykujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tomek przejechał autem, a pytanie, czy ja teraz przejdę tędy? Daliśmy radę. Nie jest tak źle, dno jest generalnie zbiorąc kamienisty, więc jak się powolutku jedzie i nie ma się naprawdę bardzo niskiego auta, to bez większego problemu będziecie w stanie tu wjechać. Tylko no musicie uważać, żeby przypadkiem miski olejowej nie urwać, bo no wtedy byłby niezły fuck up, nie? Tak, wezmę to od ciebie. Będziesz nas prowadził, tak? No dobra, to prowadź. Idź pierwszy, my zaraz za tobą. Słuchajcie, jesteśmy. Tam są pierwsze gorące źródła i tutaj zaraz jeszcze będą następne. One są pod mostkiem, jak dobrze widzieliśmy. W takim okresie zimowym to tu pewnie nieźle wartki nurt musi być. Obczajcie tutaj jeszcze ten zabytkowy mostek, którym musimy przejść na drugą stronę. Niesamowite. Przepięknie to wygląda. A, i tam na dole jeszcze, jak zobaczycie, pod mostkiem tu siedzą ludziska. Zerknijcie sobie. Miejscówka Sztosik. Wyczynaliśmy tam na tej tablicy tak w skrócie, że jest między 22 a 26 stopni woda. No i 6 tych basenów takich termalnych. No a teraz idziemy mostkiem. Mam nadzieję, że wytrzymał tyle to i się nie przewróci, jak będziemy szli po nim. Ale czuć siarkę, co? Czuć, no. Jakieś siarkowe wody tu muszą być, bo no daje mocno zgniłym jajem. Haj! I że tak chciałem dodać, że na odchodne, jak żeśmy opuszczali nasze ostatnie lokum, to dostaliśmy od gospodarzy jeszcze taką małą buteleczkę rakii i... Dwie butelki wody i takie dwa ciasteczka. To coś jak burek, coś takiego, nie? Tak, taki, w takim cieście francuskim. Nawet nie wiem, czy tam jest mięso czy ser, ale no jakby nie było, na pewno jest pyszne. Najwyżej jak będziemy jeść, to wam pokażemy. No, generalnie Albańcy no mega uprzejmi. Bardzo gościnni, bardzo życzliwi, mega. Tacy bardzo otwarci. Pomocni, ogólnie czuć, że tak, czuję się taką... Widać, że zależy im na turystach po prostu, no. Robią to tak naprawdę szczerze, nie? Że to już nie jest takie odcinanie kuponów, dobra, następny, dawaj 5 euro tylko, i spadaj, tylko faktycznie tak, doceniają, że ci ludzie przyjeżdżają. Tak, przytulają nas tutaj, witają, proszą tutaj. No naprawdę bardzo, bardzo są gościnni. Mamy bardzo pozytywne odczucia dla ludzi, do ludzi i do jakby miejsca, nie? Do pokonania macie takie zejście. No i tu jest ten mostek, Sztosik to wygląda naprawdę. Renia mówi, że woda ciepła. Myślałem, że to będzie taka gorąca, gorąca. Jak tam? Wiesz co, jak szliśmy tutaj, to w ogóle było czuć tą siarkę, ale jak się wejdzie tutaj do tych gorących źródeł... Nie czuć, nie? Nie czuć, jest tak przyjemnie, nie? Woda jest też taka przyjemna, nie wiem jak ty, ale jest super. No dla mnie trochę mogła być cieplejsza, nie? Prawdę mówiąc, myślałem, że te źródła będą cieplejsze. Nie narzekam, żeby nie było. Myślę, że woda ma tak ze 23 stopnie, ze 24. Ciepło, ale nie jest to tak, że wiecie, że macie takie gorące źródło typu... No nie wiem, jak są takie faktycznie gorące źródła, że są gorące. I co tam dalej, cieplej? Nie. Dasz radę? Nie, łapkę. Opa!
zimno. Renia poszła sprawdzić jeszcze te jedne gorące źródła przy mostku, czy są cieplejsze. A tutaj, jak popatrzycie sobie, jakiś bunkier jest. Tych bunkrów naprawdę to nie brakuje w tej Albanii. Wraca mój mały zwiadowca. I co? Wydaje mi się, że tam jest cieplej ze względu na to, że jest bardziej tak osłonięte. Nie wieje. A jest miejsce? Jest. Idziemy? No to dawaj. Idziemy na to drugie źródło. Renia mówi, że jest trochę cieplej. Co słyszeliście? Zaraz to sprawdzimy. Generalnie jak tu będziecie szli, to taki tip od nas. Weźcie sobie najlepiej buty, jakieś takie do chodzenia po górach i klapki zarazem. Bo najlepszy pomysł będzie. Na chwilę się wyłączę, bo nie chcę się zabić. I tak wygląda ta druga miejscowa. No to dawaj sobie, tu pod mostkiem te rzeczy możemy zostawić. Z tą syreną albańską. A jak? Ale fajnie, co? Bardzo fajnie. Robię sobie filming stop. Ja też już filming stop zrobiłem. Ale ogólnie to błoto. No bo to są źródła siarkowe, trzeba byłoby przeczytać. Może jak coś znajdziemy, to wam napiszemy na dole, jakie są właściwości takich wód. Ale zobaczcie, tu jeszcze ten mostek, no kurde, to naprawdę widoki są świetne. Tam jakieś dziury. Jak tam syreno? Relaksujesz się. Słuchajcie, odkładam was, ja też się zrelaksuję. Widzimy się za chwilę. Mili państwo, my już jesteśmy po kąpieli. No myślałem, że woda będzie cieplejsza. Z naszej strony polecałbym tu przyjrzeć raczej w okresie letnim. Bo w okresie zimowym bądź jesiennym ta woda może być albo wiosennym, trochę za chłodna. Myślę, że ona tam mogła mieć 22-23 stopnie. Niby tutaj jest 6 tych zbiorników z wodą, ale my tak naprawdę widzieliśmy tylko 2, nie? 3. Nazwijmy 3. Więc gdzieś tu pewnie są poukrywane. Niektóre mają nawet 28 stopni. My takich nie znaleźliśmy. Plan jest generalnie rzecz biorąc taki, że Renia wam powie, jaki jest plan. Plan jest taki, że sobie najpierw przyszykujemy jedzonko, a później pójdziemy wzdłuż kanionu, które znajduje się za nami. Po drodze mamy też właśnie te gorące źródła. To się chyba nazywa Langorica, czy jakoś tak? Langorica. Jest tutaj kanion. On idzie, zakręca jakby za tą górę. Zobaczymy, gdzie można się tam dostać. Na mapie patrzyłem, że były tam jakieś szlaki, więc jest szansa się gdzieś przejść. No i mam nadzieję, że się przejdziemy i będzie spoko. A tymczasem najpierw musimy zjeść i lecimy dalej. Jeszcze plan jest na dzisiaj taki, że stąd ruszymy do Ksamila. Tam chyba sobie coś wynajmiemy na noc. Albo dziś, albo jutro pojedziemy do Butrintu. Tam jest takie antyczne miasteczko. No i z tego Butrintu zawiniemy się pewnie dalej na północ. Będziemy próbować właśnie tych ciasteczek, które dostaliśmy od tej pani. Pytanie, czy to są w ogóle ciastka, czy to są takie... Dawaj. Takie ciasto francuskie, a w środku ser. Ciekawe, czy to jest na wytrawnie. O, to nie jest to, co jedliśmy na śniadanie dzień wcześniej? Chyba tak. Tak, i to by było smakowało super właśnie z tym miodem, które dostaliśmy. No. Pycha. Niby na wytrawnie, a z miodem naprawdę było świetne. No. Pyszota. Też trochę? Pewnie. Słuchajcie, tu wszędzie są misie przytulaki. Chodź, jeszcze ci Renia coś da. Tu. Może być czwartwalczka? Tak? A, też nie wybrzydzi. Trochę jakby na bogato. Pewnie to jest jakby luksusowo. To jest jakby luksusowo to danie. Dobra, mamy tutaj jeszcze kurę, to też damy kawałek. Dawaj mu mniejsze kawałki. Bo jak on nie jest przyzwyczajony do często jeść, no już proszę bardzo, już się ugościł, już się miał położyć. Dwa łyki, dwa te ziabnięcia i już zjedzone. No piesy tak mają. Nie zaszkodzi? Dlatego nie dawaj mu za dużo, bo jak on nie jest przyzwyczajony do dużej ilości, to może się to nie najlepiej skończyć dla niego. A my to sobie czewapi smażymy. Jesteś szczęśliwy. Om nom nom. Mówię, że może być. Przywitaj się z widzami. On się tak cieszy na widok tego jedzenia, jakby nigdy nic nie jadł. Nie jest bardzo szczupły. W sensie, no może... Nie, no nie wygląda na zagłodzonego. Myślę, że tutaj turyści dbają o te zwierzęta. Tak, pojadłeś, teraz pewnie pośpisz. Przed chwilą leżył tam w cieniu. No to już się zaraz ułoży. No i będzie czekał na kolejnych turystów, którzy go nakarmią, tak? Ale wszystkie te psy, no takie po prostu miśki słodkie. Tutaj też jak chodziliśmy po Starym Mieście w Żyrokaster, to dosłownie była taka sytuacja, że miałem jednego psa, taki kremowy, jak nie wiem, taki spadkobierca jakiegoś tego labradora. I tak idziemy, mieliśmy go dosłownie 5 sekund dalej, mieliśmy wrażenie, że ten sam pies był w innym miejscu, więc tam chyba sporo braci jego musi biegać. Dobra, chyba myjemy ręce, zbieramy się i jedziemy dalej. Będziemy szukać szlaku, czy da się gdzieś tam przejść. Widzieliśmy, że już tam ludzie chodzą, więc chyba... Chyba jakoś się dano. Jakiś bunkier tam jest, zobaczymy, może uda się wam pokazać. Zobaczcie w ogóle kolor tej wody. No istny turkus. Przepiękna jest. A przejdziemy tędy? No. Mówimy o tym, że jak byliśmy w Hongkongu, to Renia wlazła w pajęczynę takiego wielkiego pająka. On się po angielsku nazywa Golden Orb Weaver. Zawadziła o nią, a tam siedział ten olbrzymi pająk i żeśmy się wydygali strasznie. Jego jad nie jest śmiertelny dla ludzi.
No ale powoduje dyskomfort, a przede wszystkim u nas powodował dyskomfort, że on tam psychiczny, był. Psychiczny. No, jak coś to zapraszam, gdzieś tutaj powinien być odcinek, a jak nie tak widzicie na kanał, to jest playlista z odcinkami z Hongkongu. I udało nam się już wyjść na otwartą przestrzeń, ale fajnie to wygląda. Jakby no, na bank tędy leje się woda w okresie wiosennym, jak są roztopy. Są to nawet widać, zobaczcie, jakie są wyżłobienia. Myślę, że też kamienie jak lecą, to żłobią. No i widok stąd jest całkiem przedni. No zobaczcie, tu jest cały ten łupek, z którego tutaj robią właśnie te wszystkie elementy dachów i murki, które wam wczoraj pokazywaliśmy. O. Ja widzę, że na całym świecie jest mania stawiania tych kamyków jeden na drugim. Co tam, kozico? Znalazłeś szlak? Znalazłem. Dobra, to idziemy dalej. I zerknijcie tu jeszcze na widoczek. Mysza miała rację. Słuchajcie, doszliśmy tutaj kawałek wyżej, ale z tego co patrzymy na mapę, to nie dojdziemy do miejsca, w które chcieliśmy dojść, bo myśleliśmy, że ta droga będzie prowadziła wzdłuż tego kanionu, bo jest tam droga. Nie wiem, może trzeba wejść jakby w kanion i zaraz odbić w górę w lewo. Zobaczymy. Doszliśmy tutaj do pewnego momentu i po prostu wracamy, bo to nie ma dalej sensu. Widok stąd jest wystarczająco ładny, a chcemy po prostu zwiedzić ten kanion, także się wracamy. I widzimy się w kanionie. No dobra, jesteśmy na dole, niepotrzebni, żeśmy odbili do góry. Ja przekombinowałem. A w środku kanion wygląda tak. Nie wiem, czy nam się uda dojść. Zobaczymy, ile wody będzie. Ale jest tu generalnie bardzo ładnie. Kozica górska już wytycza szlak, więc będę podążał za nią. Jajami śmierdzi po prostu. Ktoś pastę jajczą miał zaraz robić. I tu możemy przejść na drugą stronę. No, no bo ona tu gdzieś ta woda wybija stąd, z jakiegoś źródła. Ktoś zbudował basenik. Ciekawe, może tu woda cieplejsza będzie. O, tutaj to jest pięknie. Zobaczmy, jak temperatura wody. Taka jak wszędzie. Gdzieś indziej muszą być te cieplejsze źródła. Chyba, że na przykład to zależy też od pory roku, nie? Że w jednej porze roku może być tak, że woda jest cieplejsza, a w drugiej chłodniejsza. No i teraz tak, żeby przejść dalej, potrzebujemy zdjąć buty albo iść w tych butach i po prostu później sobie przebrać. Renia zdecydowała się, że po prostu przejdzie, a ja zdecydowałem, że przejdę w butach. Więc woda jest ciepła, naprawdę jestem zaskoczony. Chyba to jest kwestia tego, że gdzieś tutaj po drodze co i raz musi wypływać ta ciepła woda. Zresztą w sumie tam widać ciepłą wodę. Sam już sobie odpowiedziałem. I dzięki temu ta woda w tej rzece no nie jest zimna, bo zazwyczaj potoki górskie to raczej są lodowate, nie? Twoja stara pierze w rzece jest nadal aktualna. Już daję je na straty. Nie no, dopiorą się chyba. Większość ludzi z tego co widzę tu chodzi boso, a ja osobiście jednak wolę w butach. Bo widziałem, że tam parka przychodziła przez tą wodę, to się nieźle męczyła. A w butach, no czy buty wyschną. Jak ktoś ma drugi na zmianę, to tym bardziej, że takie temperatury to są. No proszę, a tak to pyk, bezproblemowo można przejść. Kanion, którym idziemy, nazywa się Langorica. Co to znaczy? Nie mam zielonego pojęcia. Na pewno możecie znaleźć to w internecie. I co? No idziemy tam jeszcze dalej. Podobno po 4 km on się kończy i kończy się wodospadem. Czy tam dojdziemy? Nie wiem, bo ta droga jest taka dosyć kamienista. Nie wiem, czy tam się aż tak chce męczyć. Tam, dokąd dojdziemy, to was ze sobą zabierzemy. Tak się tak, woda jest po prostu ciepła. Cały czas po niej chodzimy. Z prawej na lewą stronę brzegu przechodzimy przez wodę. I naprawdę jest ciepło. W ogóle stopy nam nie marzną. Zresztą cały czas idziemy, to mamy wodę w butach, no bo to inaczej się nie da, nie? Także jak będziecie tutaj, to zdecydowanie polecam albo wziąć przynajmniej klapki, a najlepiej jakieś buty takie górskie i drugie na zmianę, wtedy jest idealnie. Doszliśmy do kolejnego gorącego źródła, znaczy, zobaczymy czy jest gorące. Może te będą cieplejsze od pozostałych. Wow! Ale to ma kolor. Ja pierniczę. Coś niesamowitego, nie? Pięknie to wygląda. Genialne. Pokaż, zobaczymy. Nie, ona nie jest cieplejsza. Nic a nic nie jest cieplejsza moim zdaniem. Ona jest dokładnie taka sama. Ale kolor ma przepiękny. Wydaje mi się, że ta woda tutaj ma taki wspaniały kolor, dlatego że jest po prostu głębiej, wiecie, do tego piękne słońce.
i to podbija ten kolor tej wody, nie? Mega to wygląda. A tutaj z tego miejsca to źródełko wybija, ale woda po prostu śmierdzi potwornie, ale jest przepiękna. No niesamowicie to wygląda. Uczajcie, to jakieś glony, obrzydliwe. Jeszcze tym jajem tak wali, coś strasznego. Myślałem, że się wyżygam. No okropne, to śmierdzi strasznie. No ale wiesz, ile minerałów. Aha. Ja sobie mogę jajka w domu gotować. O, ale tu woda faktycznie cieplejsza jest. No zobaczcie tam kolory tych skał. Trochę mi ten kanion przypomina takie, nie wiem, sceny z Władcy Pierścieni. Świetnie to wygląda. Taka Ameryka, taki kanion, nie? No powiem wam, jest klimat, nie? Sami w takim kanionie. No. Mega. Robi wrażenie. Coś niesamowitego. Tu woda już trochę głębsza, bo do kolan. No. Ale super. Nogi to mi zaraz odpadną. Zimna jak cholera. Idziemy jeszcze kawałek i będziemy zawracać, bo już trochę zimno w tym kanionie, strasznie wieje. Też nam trochę stopy zmarzły, bo tutaj woda już jest zdecydowanie zimna. Zobaczymy, co jeszcze jest za winklem i spadamy. Słuchajcie, to jest max, do jakiego doszliśmy. Wracamy, po prostu nogi nam marzną, nie? Spadamy. No. Tu już jest woda zimna. Mieliśmy partię, która nam powiedziała, że tam dalej już jest dosyć głęboko, więc nawet się nie da przejść do pasa woda. Nie ma sensu, zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć. Mieliśmy świetne, naprawdę piękne widoki. Co prawda na końcu jeszcze miał być wodospad, ale tam mówię, nie dojdziemy, bo to jest aż 4 km. A myślę, że my ruszyliśmy może kilometr, może półtora. Także dla nas to wystarczy, widzimy się przy aucie, nie? Elo. Słuchajcie, my doszliśmy do samochodu. Jedziemy teraz w stronę Ksamila. Zostańcie z nami. Mieliśmy coś jeszcze nagrać, ale już nie nagraliśmy nic. Jesteśmy w Ksamilu. Na dzisiaj to będzie już chyba tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych vlogów. No i zostawcie komentarze. Jak macie pytanie, to właśnie w komentarzach jest dobre miejsce, żeby je zadać. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Dzięki, na razie, hej!